Chcemy rozwinąć wyrażenie AX plus B do kwadratu. No i zachęcam Cię, ciśnij pauzę i spróbuj to zrobić samodzielnie. No dobrze. Czyli co to znaczy, że podnieść coś do kwadratu? To znaczy pomnożyć tę samą rzecz przez siebie, tak? Czyli tutaj będę miał AX dodać B. razy AX dodać B. No i teraz popatrzmy po kolei. Jak pomnożę to ax przez to ax, no to będę miał a razy x do kwadratu. Dobrze, teraz jak pomnożę ax przez b, to będę miał dodać a razy b razy x. Dalej, jak pomnożę to b przez to ax tutaj. To będę miał drugi raz taki sam wyraz. A razy b razy x. No i wreszcie na koniec, jak pomnożę b przez b, to dostanę dodać b do kwadratu. Czyli to wyrażenie jest równe temu. Mogę to trochę uprościć i napisać tak, że to jest a x do kwadratu. Tu nic nie zmienię. A tutaj, ponieważ mam dwa takie same składniki, to mogę napisać, że to jest dodać dwa razy. A razy b razy x. No i na koniec dodać b kwadrat, to przepiszę bez zmian. Dobrze, teraz jeszcze tutaj jedno przekształcenie chcę zrobić, żeby mieć to jeszcze w innej postaci. No niewiele się różniącej. Tutaj jak mam A razy x do kwadratu, to równie dobrze mogę napisać, że to jest a kwadrat x kwadrat. Resztę przepiszę bez zmian. Tutaj tylko taka mała kosmetyczna zmiana. Można to napisać tak, można napisać tak. Mamy rozwinięty ten iloczyn. No i po co ja to wszystko robiłem? Otóż robiłem to po to, że teraz będziemy chcieli spróbować zrobić coś odwrotnego. Ktoś nam napisze trójmian kwadratowy jakiś, i będziemy chcieli rozpoznać, czy ten trójmian kwadratowy jest kwadratem dwumianu, czy nie. No, jeżeli jest, no to tutaj taka postać jest tych współczynników, że tu mamy A kwadrat, mamy dwa razy AB dodać b kwadrat, i być może wiedząc, że kwadrat dwumianu rozpisuje się właśnie tak, będziemy mogli odgadnąć wtedy, kiedy dany trójmian jest kwadratem jed, jed, dwumianu, jaki to jest dwumian. No, zróbmy to najlepiej na przykładzie. Weźmy sobie taki trójmian kwadratowy 20x dodać 4. No, i teraz ja mam podejrzenie, że ten trójmian jest kwadratem dwumianu. No to spróbujmy to dopasować. No, chciałoby się, żeby tutaj mieć kwadrat czegoś, tutaj mieć kwadrat czegoś, no i to jest dobrze. Tutaj mamy 25x kwadrat, no to to jest to samo co 5 do kwadratu razy x kwadrat. To jest ten pierwszy wyraz tutaj. Równie dobrze mogę to zapisać jako 5x do kwadratu. Teraz na końcu tutaj mam 4. Ta czwórka to jest. Mogę myśleć o tym, że to jest 2 do kwadratu. I teraz, czyli A w tym wypadku musi być równe 5, B w tym wypadku musi być równe 2. I teraz, jeżeli ten środkowy, ten wyraz rzędu x się zgodzi, to znaczy, jeżeli to będzie 5 razy 2, razy 2, razy x, to będzie dobrze. No i widać, że to jest dobrze, bo to jest 20, właśnie. Czyli tutaj widzimy, że tutaj mamy dodać 2, i teraz razy a. No, a, a musi być równe 5, żeby to się zgadzało. Razy b. b jest równe w na naszym wypadku 2. No i jeszcze razy x. Jeszcze razy x. No i rzeczywiście to się zgadza, dlatego że 2 razy 5 razy 2 to jest 20. Gdyby ten iloczyn tutaj nie był równy 20, no to ten trójmian nie byłby kwadratem w ale w tej sytuacji jest. No więc mogę tutaj zapisać, że to jest kwadrat. Jakiego dwumianu? No 5x, tutaj mamy 5x, dodać 2. Czyli widzimy, że to wyprowadzenie, to rozwinięcie było po to, żebyśmy umieli odgadnąć wtedy, kiedy dany trójmian kwadratowy jest kwadratem dwumianu, czego on jest kwadratem. No i tutaj właśnie przez porównywanie tych współczynników to nam się udało. Zapisaliśmy ten trójmian kwadratowy jako 5x plus 2. No i to jest o tyle ciekawe, że tutaj... Właśnie to jest taka metoda, która pozwala znaleźć taki dwumian, którego on jest kwadratem, ten dany trójmian, nawet wtedy, kiedy tutaj współczynnik przy x kwadrat nie jest równy 1, tylko tak jak tutaj na przykład jest równy 25.